Wojtek, 14 Twoich bramek nie pomogło w odniesieniu zwycięstwa. Co się stało w tych ostatnich sekundach, że gospodarze doprowadzili do remisu? No, wydaje mi się, że zabrakło takiej chłodnej głowy. Rzeczywiście te spotkanie układało się po naszej myśli. Pierwsza połowa była naprawdę dobra w naszym wykonaniu. Początek drugiej również, no ale gdzieś te 15 ostatnich minut, 10 ostatnie, no zaczyna się ta gra powoli sypać. No. Tego końcówki tego spotkania, może powiedzieć, nie wytrzymaliśmy i wybrzeże zremisowało, tak? Nasz, można powiedzieć, wygrany mecz, bo no, w tym dniu akurat to my zasługiwaliśmy na to, żeby te dwa punkty pojechały do Lubina. Czy to nie było tak, że w ostatnie te dwie minuty czterema prowadzi się bramkami i w głowach już się rodzi taka myśl, no mamy te dwa punkty, a tu nagle się okazuje, że przeciwnik was dogania? Na boisku nie skupiałem się na takich rzeczach. No, każdy wie, jaka jest nasza sytuacja, że musimy właśnie w takich meczach przede wszystkim zdobywać te punkty i na pewno każdy z nas miał w głowach to, żeby po prostu ten mecz wygrać. Tak? No, losy się troszeczkę tego spotkania inaczej potoczyły i no, musimy być zadowoleni z jednego punktu. Pierwszy punkt na naszym koncie po dwóch kolejkach, teraz szansa na kolejne. I pierwszy mecz w tej nowej hali, czekacie już z niecierpliwością? No, jak najbardziej. No, bardzo mnie ciekawi, jak będzie wyglądała atmosfera na hali. Jestem dobrej myśli, że przyjdzie naprawdę dużo kibiców i wspomoże nas w zwycięstwie nad Szczecinem. Także no, ten tydzień na pewno będziemy się mocno przygotowali pod kątem Szczecina i chcemy ten mecz wygrać. Pogoń to drużyna, która w Lubinie zawsze ma problemy i na statystyki patrząc, to z nimi wygrywacie, ale oni na początku sezonu pokazali, że będą i w tym bardzo groźni. Przegrali niewiele z Vive Targi Kielce, teraz pokonali Chrobrego. No to jest na pewno ciekawy zespół, dobry zespół przede wszystkim, który ma w szeregach znakomitych zawodników, także no na pewno to nie będzie łatwe spotkanie dla nas, ale no, tak jak powiedziałem, te punkty musimy zaczynać zdobywać, żeby myśleć o naszym celu, jakim jest gra w playoffach.